Część pierwsza. Warszawa. Pożegnanie. I od tej pory już nic nie miało wyglądać tak samo jak przedtem. Dotąd zawsze pływaliśmy razem. Rejs na Pogori, na Zawiszy czy po Zalewie Zegrzyńskim, ale nie teraz. Wszyscy niewidomi płyną bez przewodników. Więc ja też muszę. Wkurzył mnie tym tekstem na dobre. Pokłóciliśmy się ostro, właściwie to bardzo ostro, że niby ja miałabym mu przeszkadzać? Przewodnik? Jaki przewodnik? Nigdy przenigdy nie zachowywałam się przecież tak jak przewodnik. Od zawsze go pytam, czy ładny kolor. Ostatnio mu ani popielniczki nie podstawiam, ani kanapek masłem nie smaruję. Za to wysyłam z samochodem do mechanika, samego do baru po piwo dla mnie, a codzienne zakupy weszły na stałe w poczet jego obowiązków. Rzadko miewa tak poważny ton jak wtedy. Ton, z którym się nie dyskutuje. Z góry wiadomo, że tak musi być i tak będzie. Zupełnie nie rozumiem, po co wdałam się w tę kłótnię, wygarniając mu przy okazji jego grzechy i grzeszki z całego zeszłego półrocza. Normalnie, po babsku. Skoro od pierwszego zdania wypowiedzianego na temat tego rejsu, wiedziałam, co się święci. Sama. Miałam zostać sama. Sama. A właściwie z dziećmi, z dwójką. No i z podstarzałym psem, w dodatku chorym, z firmą i z samochodem u mechanika. W tej sytuacji chyba wolałabym faktycznie zostać sama. Z dwiema gitarami w rękach widziałam go tylko raz w życiu.